Wiedz, módl się i kochaj, czytamy, że porzuciłaś marzenie o szczęśliwym domu i wyobrażenie o takim gulaszu bulgocącym w garnku, w domu pełnym dzieci. Więc pytanie jest takie, czy sama już nie będziesz nigdy gotowała i czy to karmienie jest w pełni nasycające? No, I have. It's okay. Thank you so much for the question. The best and sexiest thing about my husband is that he likes to cook. And I always tell this to men. I'm like, you have no idea how easy it is to make a woman love you. Feed her. it's very simple. So I enjoy cooking, but it's his passion. You know, it's my pleasure, but it's his passion. But I also I enjoy having him cook more because there's an emotional resonance for me that never stops making me want to cry, because I never saw in the history of my family a man doing things like that for a woman, and that's enough. You know, it's enough to, even now, we've been together 7 years, it still gets me in the heart, because I never saw a man carry a plate of food to a woman, you know, anywhere, on either side of my family. And it's enough for me to love him forever. He doesn't have to do anything else. Najwspanialszą, najbardziej seksowną cechą mojego męża jest to, że potrafi gotować. Ja zawsze powtarzam wszystkim mężczyznom, że bardzo prosto jest skraść serce kobiecie. Wystarczy ją nakarmić. I dla mnie to jest coś bardzo osobistego, co tak dotyka mojego serca, mimo że jesteśmy razem już od 7 lat. Za każdym razem, kiedy mój mąż podaje mi posiłek, to coś w środku trąca aż tak jakieś nuty w moim, jakieś takiej struny w moim sercu. Ponieważ przez całe moje życie nigdy nie spotkałem się z tym, ani w rodzinie od strony ojca, ani od strony matki, żeby mężczyzna karmił kobietę. Żeby to mężczyzna podawał jedzenie kobiecie. Także mój mąż nie musi już absolutnie nic więcej robić. Wystarczy, że będzie dla mnie gotował. A czy on gotuje czasami dla całej rodziny waszej, to znaczy dla twojej siostry, siostrzenic, mamy? I dla ojca. He cooks for everybody. I have a list of people who are trying to get invitations to our house for dinner at various times. It's you know, he's kind of celebrated. It's funny. I had a little argument with a dear friend of mine, just a misunderstanding before I left to come to Europe, and I realized that I had said something very stupid to her, and I felt terrible about it, and I wrote her an email, and I said, I'm so sorry, Sandy, for what I said. It was foolish. And she wrote me back, and she said, just have Jose cook me dinner, and it'll be okay. So it's a currency that I can use with my friends in various situations. Mój mąż gotuje dla rodziny, dla wszystkich. Tam mam długą listę osób, które zapraszam stopniowo na kolacje, które dla mnie przygotowuje. Przed wyjazdem tutaj na tę turę do Europy pokłóciłam się z koleżanką. Powiedziałam coś, czego nie powinnam była powiedzieć. Nie wyszło to tak, jak chciałam. Więc kiedy dopadłam komputera, napisałam jej przepraszający e-mail. Pokrótce się przyjęła odpowiedź. Wybaczam ci, jeśli José ugotuje dla mnie kolację. José Felipe, same thing, obviously. José to Felipe z książek. Także to jest taka... pen name. Tak, José to jest... Pseudonim mojego męża. I teraz a propos kochaj. Jak zachować miłość w małżeństwie? To jest wielkie pytanie. Czy można zachować... Nie, przepraszam. Jeszcze a propos módl się. Jeszcze mam jedno pytanie a propos módl się. W tej drugiej części, powiedzmy, autobiografii i że cię nie opuszczę, czytamy, że jedna z granic, jaka dzieli ciebie z... Felipe, no ciebie, narratorkę, bohaterkę, Elizabeth, książkową,
z Felipe, to jest to, że on nigdy na pewno nie pójdzie z nią na poranną medytację i nigdy nie da się namówić na ćwiczenie jogi. Czy rzeczywiście i czy dalej będziesz się modlić, mając za męża Felipe? Yeah, I do. Actually, it's very funny because we have a little bit of a routine. In the morning, I get up and I do my prayers. I sing my Sanskrit prayers. And do you wake up every day at 6, 5, 4? Pretty early. Just it's not anything virtuous. It's a compulsive disorder. It's mental illness. And I have to begin with meditation in order to calm the mental illness that I wake up with every morning. And then I meditate. And then he sleeps right next to me while I meditate because he said he likes to sleep when I'm meditating because that's his contribution to the prayers. And, you know, sometimes he'll wake up and he'll say, tell God I said hello. And then, you know, he goes back to sleep. And he always says that I meditate for his sins. Tak, ja codziennie rano budzę się tutaj około 6, nie jest taka ścisła godzina, ale zawsze wcześniej rano. To taka moja mała umysłowa przypadłość. Muszę się codziennie rano obudzić i wtedy ta poranna medytacja pozwala mi zapanować nad nieporządkiem w mojej głowie. Mój mąż śpi u mojego boku, kiedy medytuję. Czasami się obudzi, czy otworzy jedno oko, rzuci pozdrów Pana Boga ode mnie. Potem zapada w sen, twierdzi, że to jest jego wkład, spanie u jej boku jest jego wkładem w modlitwę i jakby co to ona medytuje za jego grzechy. No i w końcu kochaj. To jest to wielkie pytanie, czy można zachować miłość w małżeństwie? O to chciałam zapytać, bo temu pytaniu właściwie jest poświęcone i że cię nie opuszczę. Czy ten cudowny romans przetrwał po zawarciu legalnego związku pod presją Urzędu Emigracyjnego. A friend of mine says that marriage is the thing that keeps you together during the periods where you're not in love with each other anymore. You know, which comes and goes, you know. And yeah, you know, I love my husband, and I think he's wonderful. But I think it's an enormous expectation to put on any relationship that at every single moment, at every single day, you should be burning with the same passion that you were when you were on a sailboat in Bali 7 years ago. You know, we live in New Jersey; it's different now. I don't know. There's something so wonderful too about seeing somebody through all the seasons of their personality and having them stay with you through all the seasons of your personality. Marriage hasn't seemed to change that. It's just made our lives easier because we can now live in the same country. Przyjaciółka powiedziała mi kiedyś, że małżeństwo to jest to coś, co trzyma nas razem w tych chwilach, kiedy się nawzajem nie kochamy. Bo miłość to nie jest stan, który trwa bez zmian. To niemożliwe, byśmy kochali się równie dziko i namiętnie jak 7 lat temu, kiedy poznaliśmy się na Bali. Ona musi mieć swoje przypływy, ale małżeństwo pozwala nam być razem. Bo i dla mnie ma to swoją wartość, żeby być człowiekiem przez długi czas, obserwować go, tak jak obserwuje się naturę i zmieniające się pory roku, być przy nim stale i wiedzieć, że on też będzie obok.